Telewizja w Polsce, w centrum wydarzeń, a w centrum wydarzeń dzisiejsza, między innymi dzisiejsza konferencja Jarosława Kaczyńskiego, 10. projekt ustawy, który jest wyręczeniem Koalicji Obywatelskiej, Koalicji 13 grudnia w spełnianiu 100 konkretów na 100 dni. Ten ma dotyczyć przedłużenia okresu ochrony przed wzrostem cen energii. Proszę Państwa, nic co dane nie zostanie odebrane, mówił w kampanii wyborczej Donald Tusk, no ale pomalutku tam różne rzeczy są odbierane. 1 kwietnia zerowy VAT, a teraz od lipca ma być tarcza, która nas chroniła przed gwałtownym wzrostem cen energii, odebrana, i Jarosław Kaczyński tak o tym mówił. Dzisiaj chodzi o ustawę, która przedłuża do końca roku osłonę dla obywateli, osłonę, która ma służyć temu, żeby ceny energii się nie podniosły. Takie podniesienie będzie oczywiście powodowało echo w postaci podniesienia cen właściwie wszystkiego. To jest po prostu próba obniżenia poziomu życia Polaków, no po to, żeby móc realizować te cele, które są celami właściwymi, chociaż jak sądzę, o nich bardzo niewiele się mówi. Nowych rządów, rządów koalicji 13 grudnia. Sądzę, że te cele, bo to bardzo łatwo wykazać, są przede wszystkim celami dyktowanymi z zewnątrz, bo o ile to wszystko, co zostało zapowiedziane Polakom, jest w ogromnej większości niewykonywane, to co można domniemywać, że zostało zapowiedziane Niemcom, jest wykonywane bardzo rzetelnie. No, a w kontekście wczorajszych informacji na temat tego, że CPK nie będzie, bo pewien irlandzki biznesmen, właściciel linii lotniczych, dogadał się z jednym wiceministrem infrastruktury, i którym powiedział, że CPK to w ogóle nie będzie, to rzeczywiście te interesy niemieckie chyba tu są mocno promowane, nie tylko przez Irlandczyków, bo Die Welt, i o tym pisze portal w polityce.pl, proszę zerknąć, CPK, sprawa niemiecka, tytuł tego artykułu, Die Welt, wypowiedzenie wojny naszemu przemysłowi lotniczemu. To branża już się zmaga z problemami. To wypowiedzenie wojny to jest oczywiście budowa centralnego portu komunikacyjnego. To jak kiedyś dawno temu mówił Rafał Trzaskowski, po co nam lotnisko w Baranowie, jak mamy lotnisko w Berlinie. I wreszcie trzecia sprawa, o której będę zaraz z moim gościem rozmawiała, to kwestia prawdy o stanie finansów państwa. Pan Szymon Hołownia powiedział, że są w okropnym stanie finanse państwa, budżet to w ogóle jest okropny. No i Mateusz Morawiecki wyzywa, nie na pojedynek, ale na debatę, Szymona Hołowni, żeby z nim porozmawiać na temat tego, jakim stanie jest polski budżet, polskie finanse, i publikuje dane, twarde dane, to nie są jakieś opowieści z chuj paproci, tylko dokładne dane, które pokazują, jak w przeciągu kilkunastu lat, no tak, od 2015 roku to się wszystko zmieniło, właściwie nawet od 2007 roku. No wszystko rośnie tam, gdzie trzeba, żeby rosło, i maleje tam, gdzie trzeba, żeby malało, między innymi jeżeli chodzi o zadłużenie na przykład, czy obsługę długu publicznego. No i ciekawa jestem, czy Szymon Hołownia do takiej debaty stanie, i zapytam o to naszego gościa. Naszym gościem jest pani poseł Olga Semeniuk-Patkowska, Prawo i Sprawiedliwość. No może zacznijmy od tych cen energii, pani poseł, dlatego że takie dwa uderzenia, co prawda w odstępie pół roku, ale jednak one się skumulują, mogą się skumulować na przykład w drugiej połowie roku, bo być może teraz jeszcze nie odczujemy przez kilka tygodni czy miesiąc, dwa cen żywności, że one tak poszły w górę, ale jak dojdzie do tego wzrost cen nośników, takich jak paliwo, gaz czy prąd elektryczny, to się wszystko może zwielokrotnić. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu, i przechodząc płynnie do tematu związanego z pakietem energetycznym, to w trwającej cały czas wojnie i konflikcie, a raczej zbrodni, jaką Rosja robi na Ukrainie, i być może będzie poszerzała te terytoria, to wszystko jest przed
przed nami cały czas i powinniśmy to mieć gdzieś w myślach, że ta wojna może przybierać szersze terytorium, ale też eskalować. Powinniśmy pamiętać o ochronie klientów indywidualnych, ale również przedsiębiorstw. I dlatego my jako ówczesny rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy wprowadzaliśmy pakiety osłonowe dla klientów indywidualnych, dla gospodarstw domowych, ale również dla przedsiębiorców, zamrażając te ceny na poziomie 785 zł za megawattogodzinę. Dzisiaj już widzimy, że Donald Tusk biegnie do wyborów samorządowych i do wyborów do Europarlamentu, a później po prostu skaże Polaków, firmy z sektora małych i średnich, ale również gospodarstwa domowe na drożyznę. Już dzisiaj wiemy, że te zakusy są szerokie, czyli po prostu odciąć od jakiegokolwiek finansowania. Zresztą kilku prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej wypowiadało się, no ile można dawać tę pomoc i nieść tę pomoc, czy właśnie firmom, czy klientom indywidualnym. Dlatego my jako prawica wychodzimy z inicjatywą, po pierwsze, przewidywalności prawa gospodarczego, bo o tym bardzo często mówi się w Sejmie, na komisjach, chociażby Komisji Gospodarki i Rozwoju, gdzie mówi się o tym, że ta przewidywalność powinna być. No to dajmy tę przewidywalność, właśnie zabezpieczając i chroniąc firmy przed tym kryzysem energetycznym do końca roku. Po drugie, to paliwo miało być po 5,19, no dzisiaj przejeżdżamy przez stację benzynowej, widzimy, że wcale nie ma tych cen po 5,19, oczywiście nie ma informacji, dlaczego jest tak, a nie inaczej, bo no przecież... Nie, pan minister Domański mówi, że dlatego, że ropa na rynkach jest droga, że jak to bardzo ciekawe, to bardzo wtedy... ciekawe, ponieważ prezes, ówczesny prezes Orlenu Daniel Obajtek był w stanie pomimo naprawdę wielu wahań na rynkach światowych ustabilizować tę cenę paliwa. Dzisiaj oczywiście jesteśmy za to krytykowani, ale my docieraliśmy do potrzebujących, a tych potrzebujących w Polsce było najwięcej. Ale kto dzisiaj nie jest zainteresowany, pani redaktor, obniżką cen energii czy właśnie pakietami energetycznymi? Najbogatsi, liberałowie. I właśnie do nich kierowany jest program Donalda Tuska. Biedni, klasa średnia, musi sobie radzić sama. A ci najbogatsi dzisiaj nie są zainteresowani. Przecież oni dzisiaj nie patrzą, jakie są ceny energii. Najbogatsze firmy, największe firmy, często z kapitałem zagranicznym, dzisiaj nie patrzą na to, ile z tej kieszeni ubywa pieniędzy. Więc to jest po raz kolejny dowód na to, przed czym przestrzegaliśmy w kampanii wyborczej, że cały pakiet dzisiaj promocji, zabiegów PR-owych, ale również tego, co robi Platforma Obywatelska, ma docierać do bogatych. Klasa średnia ma się zmniejszać, a zdecydowanie poszerzać ma się klasa najuboższa. Naszej zgody na to nie ma, stąd właśnie propozycja co do tego, aby to prawo gospodarcze było przewidywalne, aby sektor MŚP był ochroniony, ale przede wszystkim, żeby klienci indywidualni byli ochronieni. Bo proszę jeszcze pamiętać o jednym, że zabranie tak naprawdę zerowej stawki VAT na żywność, to jest kolejna rzecz, która będzie uderzała w kieszenie Polaków. I no, nie chcieliśmy tego, ale niestety przestrzegaliśmy przed tym, że tak mogą wyglądać rządy koalicyjne. No ale koalicja 13 grudnia tłumaczy się tym, że ta zerowa stawka VAT na żywność była wprowadzona wtedy, kiedy inflacja była bardzo wysoka, a teraz, ponieważ inflacja jest poniżej 2%, to właściwie gospodarstwa domowe nie odczują tej podwyżki 5% na VAT. Cały czas odczuwalna jest inflacja, pomimo tego, że ona spada, to na część produktów ta inflacja jest odczuwalna. Więc no, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której też w tym kryzysie międzynarodowym, który, no jeszcze raz podkreślam, on może potęgować, on może eskalować dalej, nie będą te kwestie zabezpieczone. Więc my jesteśmy oczywiście za tym. No i kolejna kwestia, bo wczoraj w Kętrzynie spotkałam się z rolnikami, serdecznie pozdrawiam wszystkie środowiska rolnicze, z którymi wczoraj rozmawiałam. No jasno powiedzieli, Zielony Ład stop, relacje gospodarcze z Ukrainą muszą zostać naprawione do tego stopnia, aby chronić interes polskich rolników, bo wtedy tylko jesteśmy w stanie zabezpieczyć interes naszych polskich produktów i polskich stołów. Więc myślę, że tutaj ta opieszałość po stronie koalicji jest bardzo duża. Zobaczymy w przyszłym tygodniu posiedzenie Sejmu, zobaczymy, jak ono będzie wyglądało i też czym będziemy się zajmować, bo dzisiaj ja już widzę niestety po tych kilku miesiącach, że te tematy, które są najważniejsze i którymi powinniśmy się zajmować, atom, stosunki międzynarodowe, centralny port komunikacyjny, relacje z Brukselą, typu właśnie tematy gospodarcze, zerowa stawka VAT na żywność czy pakiet energetyczny są omijane. Zespół Pracy dla Polski pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego to zespół, który przygotowuje konkretne projekty i propozycje, które w mojej ocenie powinny być wdrażane przez obecny rząd. No, a czym się będzie zajmował? Będzie się zajmował projektem ustawy o mowie nienawiści, bo to jest bardzo ważne. I tak to będzie wyglądało. Wróćmy do tego, co nie tylko Szymon Hołownia, ale wielu polityków koalicji 13 grudnia mówi o stanie finansów państwa. I właściwie większość rzeczy, które wymagają
uruchomienia budżetu państwa na różnego rodzaju pomoc czy też inwestycje, mówi się, no nie ma, no to stare powiedzenie ministra Rostowskiego, pieniędzy nie ma i nie będzie, no tak jakby znowu jest taką mantrą powtarzaną przez polityków 13 grudnia. No ten Szymon Hołownia, który wbrew tym wszystkim faktom, które pokazał Mateusz Morawiecki w tym swoim zestawieniu, no też to powtarza. I dzieło kontynuuje dzisiaj minister finansów Domański właśnie na pół z Szymonem Hołownią. Ja cieszę się, że Mateusz Morawiecki wystosował takie zaproszenie do debaty, bo chciałabym chętnie posłuchać debaty dwóch polityków, jednego z bardzo dużym, ogromnym doświadczeniem w sektorze bankowym, w sektorze prowadzenia państwa w czasach kryzysu, bo to były 4 lata bardzo trudnego kryzysu, ale również człowieka, który zna się na ekonomii, doskonale wie, jak funkcjonują finanse publiczne, ale również jak wpływa na finanse publiczne właśnie wahanie rynków zagranicznych czy różnego rodzaju relacji międzynarodowe. I chciałabym, żeby do tej debaty stanął Szymon Hołownia, który 3 miesiące temu jeszcze miał niedoczytany regulamin Sejmu i nie wiedział, jakie są dokładnie jego kompetencje. Nie chciałabym wchodzić dalej w wykształcenie Szymona Hołowni, bo jest wielu teoretyków i też wiele osób, które bez ukończenia studiów i bez fakultetów konkretnych związanych z ekonomią na ten temat się wypowiadają, ale ta debata faktycznie przydałaby się, bo dzisiejsza krótka errata Mateusza Morawieckiego dotycząca dochodów, dotycząca VAT-u i tych rekordów w porównaniu 2007 roku z 2015 rokiem i z 2023 rokiem, uszczelnienie tej luki VAT-owskiej, pokazanie, jak ten budżet wygląda i działania Domańskiego, bo proszę pamiętać, że my jako rząd Zjednoczonej Prawicy przygotowaliśmy prototyp budżetu tak naprawdę na 2024 rok, który został zwiększony przez Platformę Obywatelską w kontekście deficytu o 20 miliardów złotych. Więc no, my byśmy chcieli zobaczyć wczoraj ogłoszone przez Donalda Tuska babciowe, no i teraz znowu ta żonglerka finansowa, że tutaj będzie coś wprowadzał. Ale słyszała pani o tym w sprawie babciowego, że trzeba będzie podpisywać z babcią umowę i jeszcze do tego sprawdzać w rejestrze pedofilów. Co to będzie niosło za sobą? No, rozszerzenie administracji rządowej i korpusu. I dzisiaj się oczywiście Platforma chwali redukcją liczby pełnomocników, tylko że ona będzie po prostu rosła w kontekście chociażby administracji publicznej, która będzie musiała te wszystkie wnioski wypełniać. No, dla mnie oczywiście pomysł niecelowany i myślę, że tutaj w kontekście opieki żłobkowej, opieki nad dziećmi do lat 3 powinniśmy rozmawiać szerzej z samorządami. To samo to jest w gestii też i kompetencji, w kompetencjach samorządów, aby wpływać na to, aby rozwijać tę opiekę do lat 3. No ale oczywiście trwa kampania, więc Donald Tusk będzie opowiadał tak różne rzeczy. No właśnie, że nie, ostatnio opowiadał w Krakowie, że nie składa pustych obietnic. To niesamowite, że nie składa pustych obietnic, bo wszystko, co było dane już przez rząd Zjednoczonej Prawicy, miało być kontynuowane, a po 3 miesiącach widzimy, że centralnego portu komunikacyjnego nie będzie. Pani poseł, zapytać panią o taką jedną sprawę, bo pan minister finansów, on takiej czasami nowomowy używa, ja nie bardzo rozumiem, o co mu chodzi, ale jeżeli mówi, że możliwości fiskalne państwa się zmniejszają, to ja sobie to tłumaczę, że ściągalność podatków się zmniejsza, czyli no, ale jak to jest możliwe? Skąd to się bierze? No jak to jest możliwe? No być może z przyczyny związanej z poluzowywaniem pewnych zasad związanych z polityką fiskalną. My żeśmy zacieśniali tę politykę po to, aby właśnie nie wypływały pieniądze w ramach mafii VAT-owskiej, ale Platforma Obywatelska, jeszcze raz to podkreślam, tak jak mówiłam na początku, ma trafiać ich program i zadowoleni mają być najbogatsi. Każda inna klasa ich nie interesuje, więc będą robili wszystko również w kontekście polityki fiskalnej, aby tutaj te poluzowania były. A z drugiej strony trochę mnie to zastanawia, dlaczego Domański mówi, że jest źle z finansami publicznymi, skoro Pełczyńska-Nałęcz prowadzi konferencję i mówi, że te 1,5 miliarda już złotych wpłynęło do Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne wnioski mają być, wczoraj czytałam, że kolejne 36 naborów ma być. Tylko wie pani, panie redaktor, jak ja jadę sobie do mojego okręgu i rozmawiam tam z przedsiębiorcami, rozmawiam z samorządowcami, to oni mówią, kiedy będą te pieniądze, bo my ich jeszcze nie widzieliśmy. Więc oczywiście możemy napisać tweeta, w którym mówimy o tym, że są nabory, ale z drugiej strony, no ja bym chciała realnie zobaczyć, że te samorządy i firmy dostają z sektora MŚP pieniądze dostają. No dobrze, pani poseł, kończymy. Bardzo dziękuję za wizytę, chociaż pewnie byśmy jeszcze o kampanii samorządowej porozmawiały, ale już nie ma czasu, bo pani przecież na własnej skórze przerabiała, jak się w Warszawie kampanię prowadzi, prawda, i pewnie ciężka ma swoje uwagi na temat tego, jak ta wygląda. No ale niestety może czas nas ogranicza. Może już będziemy podsumowywać, jak to wszystko przebiegło. I dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Olga Semeniuk-Patkowska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, była państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, pani poseł. Dziękuję. A my, proszę państwa, spotkamy się za chwilę. Proszę z nami zostać.